Hej, witajcie kochani, moi kochani oczywiście, moi kochani, witajcie mnie serdecznie w kolejnym odcinku, który w Divan and Conquer. Ktoś tam zginął, ktoś tam też zginął, jedyny pierścień zlokalizowany, gdzie? Niedaleko, abym tam się kurna przesiedł, ale nie chcę mi się, ha, tak po. Dobra, idziecie tu. I tak. Co powiecie na taką wymianę? O, jak super, że się zgodziliście. Szampańsko. 1-2, wy też dostaniecie, ale wy jak będziecie szli tędy. A wy macie się cofnąć, bo będziecie nową armię tworzyć. Tak właśnie. A tu też się, ojej, tu też się buduje, to będzie do kolejnej armii. Będzie szampańsko. Tutaj lecicie. Można jeszcze rekrutować, o ludzie. To będą takie armie zaraz, szuna elfy, że to jest 5 poślemy, albo 6. Specjalnie poczekam, zrobię taki... Ale tu mają pancerz, oluj, srebrny pancerz już. Tu rekrutacja. Przetrenować mogę w końcu was. Tak, na szczęście. Nieszczęśniki. Skąd tu się ten oddział wziął? Się pytam. Ładnie. A na przykład... Ja już wyczuwałem śmierć tych panów. Na pewno sobie zrobimy jakąś taką wymianę, żeby mieć dwa oddziały troli. To już... Nie ma zabawy. Nie ma zabawy w takim razie. Nie ma zabawy, jak są trole. To jest równoznaczne z tym, że nie ma zabawy dla przeciwników. Dla nas będzie, ale my się będziemy bawić szampańsko. Oj, jak my się będziemy szampańsko bawić. Tu zaraz będą wióry lecieć po prostu, jak te trolle wpadną, tak wiecie, wypuścimy i składa będzie. Utysz. Jep, 4 oddziały elfów na raz. Elfy na wynos, kto zamawiał? Ja chcę. Dobra. Cudownie. Odcinek numer 31. Myślę, że zmieścimy się spokojnie w 40 razem z zajęciem krasnoludków. Może, nie wiem. Zobaczymy jeszcze, ile tam łapek nawaliliście. Tak czy siak, tego save'a sobie gdzieś zachowam pewnie. Bo znając życie, to się nie doczyny. Znając życie będzie tak, że po prostu będę chciał sobie nagrać na przykład. Ej, tutaj się zrekrutowaliście, cudownie, tutaj lecicie. Te rekrutacje, a tu powinienem was przetrenowywać już. Mogę? Nie mogę. Znaczy jeden mogę, tamten nie. Skandal. Tutaj mogę tego pana zrekrutować i tego też, super, Kurczę, głos mi wysiada, o co chodzi. To wasza sprawka, jestem pewien. Dobra. Zrobimy tak, będą dwa oddziały troli. Złotym doświadczenie, no to jest po prostu przegięcie. Dobra, dwa oddziały troli. No tutaj stwórzmy taką armię potężną. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, bo to też jako pikinierów mogę ich zaliczyć. 5, 6, 7, 8, 9. Połączyć was, bo tak średnio z waszym przetrenowaniem będzie. Dobra, poczekamy, może uda nam się was przetrenować. Może uda nam się u was przetrenować. Postaramy się. A jak nie, to dorzucimy jeszcze włóczników z pikinierów, znaczy z innego miasta przerzucimy po prostu. I będzie tak, 10 oddziałów pikinierów. Będzie 2 oddziały troli, to już 12. 2 oddziały kawalerii. Albo bez kawalerii, bo trole będą naszą kawalerią, krótko mówiąc. No to 2 oddziały troli, 10 oddziałów pikinierów na środek, 6 oddziałów kuszników. To jest już 18, jeden oddział generała i ewentualnie jeden dodatkowy oddział albo kuszników, albo pikinierów. I tak będzie wyglądać nasza armia, bo to jest tutaj potężniejsze. No sorry, ale tak. Piechota przeciwnika nie ma szans, żeby z nami się zabawić. Dalej. Kawaleria przeciwnika, no to wiecie, to oni się mogą zabawić, to różnie dobrze dildo mogą sobie przynieść. Takie długie, 40-metrowe. Na jedno wyjdzie. I co tam jeszcze? Na kusznicy, no to już tam wiadomo, się zabawią z innymi przeciwnikami pokroju, na przykład łuczników i tak dalej. Tak czy siak, na elfy jest jedyny prawidłowy sposób.
Czyli ilość. Nie ma bata. Elfy są tak cholerną frakcją, że... Nie da się, no nie da się. Nie da się i tyle, no. Jakbyś chciał, nawet to i tak się nie da. Kogo dodamy? Na pewno wywalimy sobie ten oddział, bo konnicy jest od cholery. Ja muszę zobaczyć w ogóle, ile jest piechoty. Tak, żeby nie było, że idziemy bez piechoty, bo bez łuczników to jeszcze można, ale bez piechoty to nie. Więc tak. Jeden, dwa oddziały łuczników. Dwa oddziały łuczników, no to nawet tych łuczników... A dobra, no niech tak będzie. Niechże tak będzie, ja po prostu wrzucę, nawet nie patrzę, nie? Tutaj chyba też jest tak, nie? Jakoś. Raz, dwa, trzy, cztery oddziały. No to spokojnie będzie piechota. Spokojnie będzie ta piechota, znaczy ilość tej piechoty będzie akurat pasowała nam. Ale jesteście przetrenowani, to już idziecie do Isengardu po prostu. Trochę niby nimi tak rzucam, gdzieś tam biegam, ale to wszystko dla ich dobra. Kolejny oddział możemy, to rekrutujemy. W tym miejscu nie możemy, to nie rekrutujemy. W tym miejscu tych pikinierów sobie prześlemy. Tutaj rekrutacja oczywiście, boom. W Altburgu powinienem też coś wybudować, nie mogę, no się zrekrutować. Nie chcę się zamienić, nie, w Ragnara, że będę budował budynki. Ludzi. To jest przegięcie. Zmiana planów. Wy najpierw. Potem tak o. Jesteśmy 8 tysięcy na plusie. No kurczę, kto chce z nami walczyć teraz? Ja się pytam. Bo my pytamy się. My pytamy się. Czy w tym miejscu mogę rekrutować? Bo tak w sumie... Coś tam mogę, ale jest lipa jednak. Ta jakaś budowa. O, tutaj mogę fajnych panów. No to, to prosimy, no to prosimy. Do tańca. Następna tura. Wow, coś tam się jednostki przeszły. Teoretycznie artylerię powinienem mieć też w tych potężnych armiach, ale nie chce mi się. Tak jakoś wyszło, że nie chce mi się mieć artylerii w tych najpotężniejszych naszych armiach. Tak już jest. Powiem wam, że ta kampania online youtuberów jest cholernie ciekawa. Wiecie co, ja sobie ją podsumuję. Myślę, że nawet na jakimś streamie, co wy na to? Na streamie sobie zagramy, nie? Może. Kto by tam chciał na przykład. Ze mną, abyśmy sobie streama odpalili. W ogóle muszę dać takie info. Znając życie, jak widzicie ten odcinek, to już stream był. Zaraz dam info. A mam sporo zapasów. O, Dunland. Ale oni są mali, ten Dunland. Chociaż w sumie... A właśnie. Odsłońmy mapę w 150 turze. To może jeszcze w tym odcinku będzie. Te, który w sumie klikam dość szybko, więc... Więc może to i będzie ten odcinek już. Odsłonimy sobie, bo nie odsłonialiśmy. A to i w sumie tak, jesteśmy tak potężni, że wiecie, no. Nawet nie musimy się patrzeć na przykład na elfy, nie? Dobra, co ja tu takiego rekrutowałem, co na pewno nie chcę mieć w tej armii. Tu. Dalej, retrain. No dawać! Kurde, nuby. Za ile ja to będę mógł? Za 6 tur. Rzucamy was tutaj, ostro. Was wszystkich do Foldburgu. I ta muza epicka, nie? To jest coś. I co? Która gra da ci takie coś? No, która gra? Shogun, Medieval, nie wiem, cokolwiek. Nikt takiego. Boże, Medieval. No Medieval właśnie da, ale no, na modach. Nikt by się nie odważył tej muzyki wykorzystać. No by tak jak pieniędzy dawalili im, że to jest tragedia po prostu. Zbankrutowaliby. Tych panów trzeba wywalić. Zdecydowanie, bo mi są totalnie niepotrzebni. Jakie tu rekrutacje idą, matko. Już to jest złe. To jest zło. Te rekrutacje wszystkie. Jedne się nie skończą, a drugie wejdą. Mówię wam. Nawet w sumie całą tą armię mogę trzeszać sobie teraz tutaj. A w sumie tu mam armię. To te dwa oddziały. A ty się wracaj. No. I teraz tylko czekamy, aż będzie full, aż tam dojdzie do tego procentów kultury naszej. Ile to kosztuje? To dużo kosztuje, ja nie chcę tego na razie. No to w ten sposób. Was dałoby się ruszyć. Tu już armia powstaje prawie, no to już będzie kolejna armia, no ludzie. Jaka to będzie zabawa.
Konstrukcja, no to oczywiście... O, w tym miejscu by to nam się przydało, absolutnie. Potem tak. Jak to jest z Melkorem? To jest takim easy, no ale tak to zróbmy. Będzie 500 tur jeszcze tak robić, ale... Co tam? Lecimy tutaj. W ogóle, najmy na razie na tej stronie rzeki, wiecie. Takie jak przychodzą zwiadowcy elfów i mówią... tam... Nie wiem, kto tam jest elfów rządzi. Komorowski. Dobra. Ja, prezydencie! Prezydencie! Isengard zbiera siły po drugiej stronie rzeki. No i to jest właśnie zajebiste. Chociaż nie, oni mają taki śpiewny głos, takie... Mój panie! Isengard zbiera siły po drugiej stronie rzeki! Co mamy robić? Bo to są elfy, nie? Są takie bardziej kobiece niż 3/4 dziewczyn w mojej klasie. No kurde! Żeby się nie umierać u elfów. To jest... Dobra. No w ogóle mają jakieś dziwne zachwianie. No, elfie kobiety są bardziej męskie niż mężczyźni. Dwan, nie, Dwan to są ci ludzie. To z Sapkowskiego. Hehe. Wstrętni ludzie. Wstrętny Dwan. No Jezus, no a już miałem nadzieję, że sobie odpuści, powie. Nie warto. I tak nie przyjmie. Chuj, tam będzie mi zabierał. No na 30 odcinków to on mi już zabrał z 5 minut, no. No jestem pewien. Przeciąga tą grę. Przeciąga. Mówi, nie chcę, żeby to się skończyło. No tak czy siak. Dzień dobry. Lecicie tu. W Folburgu już, no już i z tym ruszamy, no nie mam generała, to jest największy problem, że mi się nie zbuntowali. Będzie zabawa, jak mi się taka armia zbuntuje. Mogę jeszcze przetrenować, pancerz wam dać, coś takiego, tak? Już byście chcieli, nie. Czy ja zrekrutowałem tu coś, czego nie chcę? Nie. A czekaj, czy ja miałem tutaj dwa, mam dwa, okej. Klikaj się, a nie. W ogóle, gdzie ja mogę zwerbować? W ogóle powinno być coś takiego, że... Bo taki budynek, w którym mogę rekrutować generałów. No ciebie będę musiał dać. Już nie będziesz zarządcą. Przyszedł czas wojny! Jeden oddział sobie odpuścimy. Będziemy potrzebowali... Przejdziemy sobie koło... Chociaż w sumie to tak, tak, dobrze, dobrze, dokładnie. Tak, tak, i wy idziecie tutaj po prostu. Wy przychodzicie tędy tam. W tym mieście musi być armia. Tworzymy w tym mieście pełną armię i ruszamy razem z tym gościem na czele. I tak, wiecie, to sposób na elfy to jest, że w każdym mieście muszą być balisty, nie? I już będzie git. Już będzie git. No tutaj jeszcze trochę sobie poczekamy, was przetrenujemy, żebyście mieli lepszy pancerz. Akurat w takich miastach nie potrzeba mi... zabrakło mi słowa. A w sumie to tak, bum, bo nic się nie buduje. Jak to tak? Jesteśmy tak nastawioną na armię, że to jest po prostu niesamowite. Następna tura. A, tak. No dobra, zbierać tutaj armię. Zbierzemy ze 4 albo te 5 i po prostu wtedy wejdziemy, tak wiecie, jedną hordą, nie? I będzie zajebiście. I ktoś do mnie pisze na Steamie. Pewnie mój moi przyjaciele, których mam niewielu. Powiem wam szczerze, że cały projekt z kampanią online youtuberów jest nas niesamowicie potężnie pociągnięty. Ta pierwsza kampania, którą w tej chwili widzicie, ona jest taka wstępna, ponieważ my nigdy nie graliśmy. Sun Tzu jest po prostu weteranem w tych kampaniach. Alice? Klany Endway? Jakbyście widzieli teraz moją minę, to byście się zdziwili. No wypierdalaj, no. No kurwa, zobaczyłeś, że teraz mam nagle 10 armii, takie, o kurwa, on mnie może najść. Sojusz. No wiesz, no ziomuś, ty możesz 10 sprowadzić, ja ci tak moją jedną pokonam, która w tej chwili w Isengardzie się nie może przetrenować, dziadostwo jedno, no. Tak czy siak. Nie potrzebujemy sojuszu, bo może jeszcze klany sobie zaatakujemy. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jeżeli będzie dużo łapek, to wtedy zaatakujemy. Tu jest git. Lecicie?
Takie 3, 2, 1, start! Szpiega. Szpiega zawsze. Znaczy szpiegów zawsze warto jest mieć więcej niż... jednego, bum, bum. I lecicie. Jeden oddział kawalerii sobie odbierzemy, czy jeden oddział jakiegoś innego gówna? No nie wiem, coś na pewno sobie na pewno wyrzucimy, bo nie potrzebujemy. Poczekajcie, a czy ja tutaj dam mi... A mi da kuszników. Do kuszników bardzo chętnie. Tutaj... O, jaki markecik duży. A ile to kosztuje? 2000... Nie, 5000. Myślałem, że 2700. Jesengardzka stal, też dobra rzecz. Też budujemy. A tutaj to nawet nie ma sensu zachodzić przez kolejne 15 tur. Tak się nic nie zmieni. Czy mogę przetrenować w końcu? Mogę. No i super, zobaczcie. W tym miejscu mogę przetrenować. A winnik bym nie mógł. I bum. Mogę? No nie, no tych, chociaż nie, tych bym wolał, ale tak nie mogę. Nie mam na to wpływu. Tych kuszników sobie zrekrutujemy. Dlaczego? Ponieważ gdzie są te dwa oddziały? Ten jeden i ten drugi gdzieś powinien być. Was. Przesyłamy tutaj do tworzenia kolejnej armii. Oni nie są mi potrzebni, oni tak naprawdę tylko zajmują miejsca. Więc tak, przetrenowujemy, jeden oddział dojdzie kuszników i jeszcze jeden oddział pikinierów mi jest potrzebny. Nie, do przetrenowania. Czyli dojdzie jeden oddział kuszników, coś takiego? Zaraz zobaczymy, dwa oddziały tego i jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, przepraszam, bo tych nie policzyłem. 8, to L jest 9, 10 to akurat, czyli jeszcze jeden oddział kuszników dojdzie stąd do przetrenowania, jeden stamtąd. No i super, cała armia. W stanie nam przetrenować tylko pikinierów i lecimy na... No nie wiem gdzie nawet, tą armią, to nie wiem czy ona ma sens, bo oni ich rozszarpią już za chwilę. Czy w tym miejscu ja mam tych co idą? Nie, tutaj. W następnej turze będzie spotkanie kochanków, hehe. Dobra, kolejna tura. Kolejna Turencja numer 147. A nasze pełne, piękne armie lecą na północ. Ja się jakoś nie boję, powiem wam szczerze, żeby czy coś mi wjedzie, na przykład od pleców, czy coś takiego. To jest absurdalne myślenie. Zdecydowanie absurdalne myślenie. Nie ma takiego bicia, żeby cokolwiek się mogło stać. Gdyż jestem tutaj ja. Ho ho. Nie, no mamy naprawdę, zobaczcie jaki mamy potencjał. Nawet gdyby nam weszli ze strony najbardziej, mniej której się spodziewam, chociaż troszeczkę się spodziewam, czy właśnie od strony klanów, no to... Co oni zrobią? Ja ich zobaczę, że oni mi zaczęli oblegać miasto, tak? Ja w tym czasie zrekrutuję sobie dwie armie pełne. Oni zajmą mi trzy miasta, a ja zrekrutuję dwie pełne armie, które pójdą i ich zmiotą, no. No i tyle, no ja na automacie będę mógł takie bitwy sobie rozstrzygać, nie? Ja po prostu odbić i wtedy full w klany wejdę i koniec, nie? No jesteśmy nie do pokonania już w tej chwili. Myślę, że chyba tylko krasnoludy byłyby fakty i elfy, dla których właśnie w tej chwili szykuję tak potężne armie. Nawet na Gondory się, chociaż... Tak. Was? Tak, zdecydowanie was. Wymienimy. A wy idziecie do kolejnej armii, haha. No zobaczcie, jest raz, dwa, trzy, cztery. Rekrutacja. No i tu leci piąta armia, nie? A tutaj szósta, no to... No to kurde, no to o czym my mówimy, no? Masakra, bo to będzie masakra, to co my zrobimy z nimi. Tu jest siódma, nie? Na południu, no ale jej nie ruszamy. Rekrutować możemy, to robimy, tak. No i w sumie tyle w temacie, nie? Jakaś misja znowu, tam failed, zablokuj port. No faktycznie ten port to im tyle da, że... Niesamowite. Was zrekrutujemy do kolejnej armii. Tylko po to. A właśnie, chcę to zobaczyć. Jezus Maria, zobaczcie, z takiego gówna wyprowadziłem potęgę po prostu. Gondor jeszcze jest chwilę silniejszy od nas. Dolamrod słabszy. No to Gondor na razie. Zobaczymy. No. Dobra. Co? Brilant tak się rozrósł? Teraz zobaczymy. Dnedainowie. Jesteście? Jesteście, Dale. A wy jeszcze żyjecie. Nawet jesteście... Nie, tacy źli. Dolina Anduiny dostała ostatnio w pierdziel. Dorwinion jeszcze się trzyma. Krasnoludy takie.
Na razie szału nie ma u krasnoludów. Elfy... Ojej, ale elfy są pociśnięte niesamowicie. Klany też są git. Sterlingowie aż tak się rozrośli? Mordor nawet, nie wiem czy jest... Mordor jest słabszy nawet od Easterlingów. A nie, Easterlingowie nie mają pieniędzy, dlatego mają tak dużo. To jest ogólny ranking. Jak militarnie, zobaczcie jak Gondor na przykład nas pocisnął. A nie, wszyscy nas cisną. No dobra. Ale oni nie wiedzą, że my dopiero, wiecie, zaczynamy taką potężną rekrutację. Nie, naprawdę jest taka, że za te pieniądze mógłbym utrzymać jeszcze 10 takich armii, nie? Spokojnie. I te miasta, które bym zdobywał, utrzymywałyby automatycznie mi tamte armie, nie? Więc tak to wychodzi. Tak to wychodzi. No, ja bardzo poważnie zastanawiam się nad takim streamem, żeby dać info, zobaczyć ile osób będzie chciało na taki stream przyjść i tam sobie porozmawiać, omówić, pytania byście pozadawali. Pewnie, no mówię, no raczej jak teraz jak nagrywam, to po prostu się nad tym zastanawiam, pewnie znając życie. Jest tak, że już coś takiego się wydarzyło, być może byliście, być może widzieliście tą zapowiedź. Więc wiecie w miarę, jak jestem do przodu z nagrywaniem. No ale potrzebuję tego do przodu z nagrywaniem, bo jeszcze mówię, no nie wiem jak to będzie z tą pracą, a wiem, że nie lubię jak na przykład Ragnarok nie nagrywa przez parę dni. Znaczy nie, przez parę dni, na przykład jakie wiecie, coś takiego, że nagle boom, nie ma, bo ma pracę, nie? I dlatego chciałbym też wam jakoś tam zapewnić, wiecie, w razie czego, żebyście mieli mnie pod ręką. Tak a propos mówię od razu, że jeżeli będzie wojna, znaczy bitwa jakaś taka gigantyczna, wiecie, moje 4 armie kontra 10, znaczy 10 nie, kontra jedna armia elfów, to nie wiem, czy będę ją rozstrzygał tak, czy automatycznie. Myślę, że automatycznie ją rozegram. Z bardzo prostej przyczyny, no wygrać, to byśmy wygrali oczywiście easy, ale komputer, nie? No to jest ten problem, no niestety nie mam komputera, który by pociągnął 20 tysięcy jednostek na ekranie. Cała bitwa by się wieszała, więc to jest pytanie jedynie, tylko i wyłącznie o sensowność takiego czegoś. Coś zrekrutowałem? Nie, jeszcze mi się nie zrekrutowały te jednostki, okej. Okay. Czy też przetrenowywałem? Tak. No to rekrutacja, no. W sumie to czekajcie, jak to jest w końcu. Jeszcze jedno oddział kuszników potrzebuje, tak? No to lecicie. Prawda? Prawda. Tyle będę miał kuszników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć? Siedem będzie, no okej. Okay. Wszystko się zgadza. 10, 1, 2 i 7. Akurat daje 20. Co? A, sojusz. Truce. Dobra, lecicie tutaj zbierać kolejną armię. No i co? I tak będzie wyglądać nasza zabawa w tej chwili. Was już mogę tutaj przesyłać do Dunlandu. Ta rekrutacja trwa, wszystko co mogę tam. Też przesyłamy do Dunlandu. Was wracamy. No i będzie kolejna armia, no dzień dobry. Ale jesteśmy już dużo na minusie. Co widzę. No te armie trochę już, wiecie, utrzymanie kosztuje. Ach, jejku. A najciekawsze jest to, że my mamy takie imperium i zaczynamy odczuwać już ten problem z utrzymaniem jednostek. A co jak na przykład frakcja... Na przykład właśnie Isengardu. To jest świetne. Pamiętacie poprzednią kampanię, kiedy odkryłem mapę, to Isengard miał 30 armii tutaj. I nie miał tak rozbudowanych miast. Ja w tej chwili jestem niesamowicie rozbudowany, więc no to jest idealnie pokazane, jak komputer spał mi armiami. Dlatego to mi się nie podoba strasznie Medieval, że nie ma tej gry takiej faktycznie czegoś takiego, jak jest kampania online youtuberów na przykład, czy jakakolwiek inna kampania online. Tam grasz przeciwko graczom prawdziwym i wiesz, że nagle ci nie wyleci 50 armii zespałmionych, bo to jest niemożliwe. Bo to jest niemożliwe po prostu. Bandyci i rebelianci. To oni jeszcze żyją? A, 10 tury jeszcze będziecie szli. Myślę, że to już jest taka armia, że już można przekraczać powoli rzekę. Oczywiście w miarę blisko siebie na razie. A mnie wyszło, że jakaś armia elfów nam tutaj wiecie. Co jest? Nie tak? A, was, no.
Ja też mam pełną armię. Bum. Bum. I ta armia z Folburgu już może wyruszać tutaj. Ale potrzebujemy generała jakiegoś. Nie, nie mamy generała, nie! Nie, nie mamy generała. A to jest, wiecie, że to jest strasznie złe. Nie mieć generała. To jest jak nie mieć ręki. Jak jest z pieniążkami? Minus 6 tysięcy, utrzymanie armii 30 tysięcy. Rekrutacja 2, wage 3 i konstrukcja 6 tysięcy. No dobra, no to konstrukcja na razie nam zżera. Czyli jesteśmy w stanie jeszcze to utrzymać. Dead Watch. Wiecie co? Potrzebuję tego generała. Ślijmy snagę tutaj, żeby zarządzał, ale generała ta potrzebuje zdecydowanie. Tu już ogarnęliśmy, ok? No, tych konstrukcji jeszcze trochę pójdzie, ale mamy takie zasoby, dajcie spokój, ludzie. Takie pieniądze, że to jest po prostu tragedia, nie? Jeszcze tutaj nam wejdą kolejne. Jak zdobędziemy tamte miasta, to... Znaczy, wiecie co, to też jest takie... Co to była za informacja? Coś nam się rozbudowuje, B coś tam. Briggs nas, tak? No jasne. W końcu. Po tylu latach. 149, czyli raz będzie 150 tura i odkryjemy sobie akurat na koniec odcinka mapę. Mapę kompanii. No i będzie super. Nie, zdecydowanie, myślę, że tak. Nasza kampania, naszą kampanię poprowadzimy w ten sposób, że zniszczymy elfy, to przede wszystkim, a to będzie chwileczka. Zaatakujemy góry. Chcę mieć góry dla siebie także. Czyli zaatakujemy krasnoludów, ale myślę, że zaatakujemy ich w taki sposób, że sprowadzimy jakieś dwie armie. Będziemy oblegać, poczekamy, aż do nas wyjdą. To jest ten sposób, myślę. Kolejnymi armiami, bo będę miał ich tam z 6 albo 7 już na granicy. Czyli ze 3 armie poślę na krasnoludy w razie W. Ze 3 armie poślę na... Czy tam ze 2, bo 2 będę musiał jeszcze stacjonować w miastach elfów, bo to będzie straszny bunt. I ze 2 armie poślę na Dolinę Dorwinionu. Myślę, że tak będzie najlepiej. Jesteśmy 1700 na plusie, no. No i tyle, no kurczę. Tyle gadania było, no. Mam miejsce wolne? To was. Tu już złóżmy sobie taką armię z tego. Myślę, że to będzie najlepiej. Jezu, ja mogę dalej rekrutować, nie? To jest tragedia. Dobra, tutaj też tworzymy pełną armię i myślę, że już stąd nawet można przesyłać te oddziały. Bo ile brakuje nam? 3, 4, 5 będą. To jeszcze trochę oddziałów nam brakuje. No okej, okay. No to stąd wezmę i już więcej nie rekrutuję na razie. Żeby wyżywić tą coś zwane armią. Przestaw się tu i będziesz mu bliżej, no. Was tutaj 150 tura odkrywamy mapę. Zobaczmy, jak się rozwinęły frakcje. No i jest zabawa. Zobaczcie. Jesteśmy my. I tak. No, Gondor jeszcze się trzyma. Co to jest? A. Tu jest Mordor. Dobra, już Gondor się nie będzie długo trzymał. Stracenie Minas Tirith to tak naprawdę już koniec Mordoru. Pamiętacie? No kurwa, to jest... To nie, to jest bałna armii, po prostu mi rozwala. Nie mogłem, nie byłem w stanie jednej takiej armii utrzymać. Przy tej ilości, a oni mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. Bez komentarza. Tutaj się nic nie dzieje, no totalnie. No, ci chyba wojnę ze sobą prowadzą jedynie, takie mam wrażenie. Oni pomiędzy sobą. Warfest należy do nich? Jezu, jakie te miasta są rozbudowane. Pamiętacie naszą poprzednią kampanię na Mosie? To jest taki handel, że to jest niemożliwe. To fajne, to się sieriłem z tego. No dobra. Jeszcze sobie zobaczmy inne miasteczka. Też jest ładnie rozbudowane. Przejdźcie chwileczkę. Okej, okay, wróciliśmy. Zobaczcie, krasnoludy zostały pociśnięte w tym miejscu. No, run się niesamowicie rozrósł.
No ci zostaną ściągnięci przez run, to jest pewne, pomimo tych spawnów armii. Erebor może się utrzyma. Elfy też tutaj nieźle sobie dają radę. Dolina Dorwiniony się wkradła w cień z Mrocznej Puszczy. Krasnoludy coś tutaj próbują. Co to jest? To jeszcze orkowie jeszcze sobie walczą. Dorwinion jaki ma spawny armię? Tragedia. Tragedia. Ale Dorwinion zajął także Gundabad. Ciekawa sprawa. Ta frakcja ta padła teoretycznie całkowicie. Elfy tutaj coś tam się rozrastają. Faktycznie Brilliant się rozrósł. Tutaj jeszcze krasnoludy są jakieś. Ci tutaj coś tam wojują na północy. A Dunland to tak naprawdę ma tyle, że spał na armii. Nic ciekawszego. A Briak idzie, kurde. Tu może być nawet ciekawa wojna z Bri, jeżeli nabijecie 40 łapek czy coś takiego, żeby walczyć do końca. No, w sumie tyle. W sumie tyle. Ale no, my tutaj ich rozbijemy. No. Ile mają tutaj? Półtora armii? O Jezus Maria. 5 armii. Krasnoludów. No przecież to jest przegięcie. No dobra. Dobra. Dobra, nie patrzę więcej, bo to jest złe. Trzymajcie się, moi kochani. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.